pogoda dla akwarelistów. Bez urazy. Ale wyszliśmy. Co robimy, kiedy deszcz? Doceniamy widok z okna. Za oknem to też plener. A jeśli nie chcemy robić rysunku z okna, to nie traćmy czasu. Zróbmy przegląd tego, czego potrzebujemy do wyjścia w plener ze szkicownikiem. Przegląd materiałów plastycznych, które mamy i które są nam potrzebne. Zaczynamy przegląd. Ołóweczki. Trzy podstawowe ołówki. To trzy wartości. 2H do pierwszego rysunku. HB do poprawienia najważniejszych rzeczy. 5B do wyodrębnienia cienia. Z całego zestawu kredek wybieramy trzy podstawowe kolory plus dwa dodatkowe. Może być to czerń. Dodatkowo nóż. Albo ostrzynka, ostrzułka. Ostrzytko, strugałka, strugaczka, temperówka, długopis, długopis z zakrętką, zakrętka się gubi. Zatem długopis automatyczny, pisaki, markery, polecam mikrony. 5 sztuk w zupełności powinno wystarczyć. Wartości 0,2 cienkie linie, 0,4 nieco grubsze, pełna jedynka, trójka do szerszych linii i brasz do zamgleń, przebić, zamazań. Co mamy, to mamy. Pisaki wkładamy do piórnika, dokładamy kredki, ołówki, i nożyk. Zapinamy piórnik, dobieramy szkicownik. Zestaw szkicownika i piórnika przygotowujemy do wyjścia. Żaden papier nie lubi takiej pogody. Tam daleko, gdzie ten pasek błękitu, ludzie mogą wyjść w plener, nie zmokną. I u nas tak będzie pewnie za jakiś tydzień.